Co się stanie, jeśli zostawisz gdzieś pudełko ze swoimi białymi robakami i o nich zapomnisz? Tak naprawdę są to larwy muchy plujki. Wiecie w ogóle, że to, co tutaj widzicie, to nie jest głowa, tylko tył larwy? Łatwo można to zobaczyć, patrząc, jak się porusza. A to nie oczy, tylko nos. W każdym razie, zanim kupimy je w sklepie wędkarskim, larwy mają już za sobą jakiś okres życia, przez co w naszym pudełku szybko mogą przejść w postać poczwarki. A po tygodniu pobytu w tym stanie dorosły osobnik muchy zaczyna wychodzić. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli po otwarciu starego pudełka po białych robakach ujrzycie taki widok.